Can't wait. Ej, nie śmiej się z mojego stroju. Ładny mamy strój, nie Eve? No. Raven. Eve. O. I knew from the very beginning. Już nie rób takiego głosu, jakbyś była tą złą planerką wszystkiego. I was nothing but a tool to guide you to him. Even the legacies I left behind became part of the plan. I should congratulate you for realizing the truth and making it this far. Of course, you won't be able to see him. Shut up! Don't you dare talk about truth after what you did to Taki! Can't you see? It was Mother Spear who deceived us. Dalej zabiłaś taki. You made ignorant if not for him. I served him for a very long time. I know him better than anyone. Więc teraz go zdradzę. You don't know anything. You don't know his pain, his anger, his agony. No planuję. Chcę się dowiedzieć. Chcę wiedzieć rzeczy. You being the chosen one. It ends the chosen one. It's over, Anakin. Lily. I want you to stay back this time. I have the high ground. This. A ten żart już był w tej serii, nie? I can't believe I have to fight in this form. The body of a super weapon created by Mother Spear. But for him. Znam te twoje ataki, bo już je robiłaś wcześniej, tylko w innej formie. O! Ile ona obrażeń zadaje. Ale to będzie fajne. Odrodzenie. Wiem, że powinienem użyć pompy BK, bo jeszcze miałem sporo rzeczy. No ale trzeba pamiętać, że mogę użyć tylko jednej, więc... Tak, bo za drugim razem mnie... Co ty sobie myślisz? No dawaj, chodź. Ajajaj. Bardzo niefortunne to było. Co, Eve, to jest to podejście?
Stare. Nie masz czegoś nowego? Raven? Nie, odpaliła to już. Ciekawe, czy mogę stunem ją zestunować ewentualnie. Mało w to dałem punktów, ale lepsze to niż nic. Och, jak ją odbiłem, to mogłem to zrobić. O! A, teraz to też odbija. Nice, chodź. No to chodź. Jak tak bardzo nie chcesz moich ataków specjalnych. Dziabni. Dobra. To było ważne, żebyś dziabnęła teraz. O, wow. Nie daszuj. No. Taki! Walczmy razem! Wykończmy te szmaty! Chodź! Chodź! Gotowa? Zdychaj! I jeszcze głowa, błagam. Taki własnym mieczem. Proszę bardzo, proszę bardzo. Idealnie. You did it, Eve. Well done. To też było w planie. Okej, to też było w planie. Because we were comrades, or because I'm human like you. Except you don't believe we're human. Czyli to też było w planie tego głównego Netiba. Nice. Och, ten dual wielding. Och, chcę go. Czy ja mogę na końcu zagrać dwoma mieczami, błagam? To by było takie fajne. Your mainframe's nerve fibers and exospine have all been severed. Zostawisz ją na śmierć w taki sposób? Ale przynajmniej jej nie zabiłam. So now you won't be able to fight. You've taken so much from me. In exchange, I'll allow you to witness the end. In that state. What? Nice. What do you think you're doing? Ich, ty sadystko, wiedziałem, jak cię ubrać na koniec, dziękuję. You don't know anything. Jon Snow. Fuck you, Raven. Fuck you. Go ahead and kill me. I wouldn't be your first. Lily, let's go. Nice, Eve. Sadystko, uwielbiam cię. Finish this! Nope. Eve! Eve!
Love it. I love it. Ja dalej jestem ciekaw, kim był Adam. Zaraz się okaże, że on był pierwszym. Czeka. Matko, jestem tak podekscytowany, jak mniej więcej na poziomie wejścia do Herb Tree finalnie w Elden Ringu. Jak się za pierwszym razem okazało, że to drzewo, ja już tam byłem, a to drzewo się nie otworzyło, to ja miałem takie, kiedy wreszcie tam wejdę, jak na końcu tam wszedłem i zobaczyłem te sceny w środku, które się działy. Wow. I na koniec pokonanie tej pierwszej fazy bossa. I zobaczenie tego stworzenia. Nie chciałbym tutaj spoilerować i nazwami rzucać też. Już pewnie każdy, kto zagrał, to zagrał. Ale wow. Widzicie, że meduzy. O Boże, ten moment, ta misja dodatkowa, jak się uwalniało pierwszą meduzę w Ragnaroku, God of War. Nieprawdopodobnie ładne. W zależności od tego, kogo weźmiesz, to inne konwersacje się tam toczą, ale wszyscy są pod wrażeniem. Zobacz tą wielką meduzę, która po prostu sunie po ziemi, znaczy po niebie. A muzyczka jest jak z jakiegoś Kangur Kakao. W sensie z takich platformówek 3D. Nie wiem, jak to nazwać. Wow. Nie, ta gra jest doskonała. Nie wiem, dlaczego to są skrzynki, ale mniejsza. No to jest wszystko tak dobrze skrojone i po tej walce jestem taki nakręcony, żeby jechać dalej. Ten ostatni fragment w ogóle tej gry, jak już cię informują, że nie wrócisz długo i potem masz jeden boss, drugi boss, trzeci boss, chwila przerwy na pogadanie z postaciami, czwarty boss. Instant. Nieprawdopodobnie to jest wkręcające. Jakbym zaczął te... Jakbym pokonał tego... On nie był Behemoth w końcu, tylko Beliar, tak? Beliara zaraz na początku. Przy ostatnim podejściu. W zeszłym tygodniu. Rozwaliłaś to jajo? Proszę nie zabijać życia. The Elder must already know that we're here. It's watching us. Where, I don't... To bym nie odsiadł, nie? Siedzielibyśmy wtedy, nie wiem, do czwartej, do piątej, żeby skończyć tę grę, bo nie byłbym w stanie. Po jednym z tych bossów, po takim ciągu bossów nie grać dalej, no nie ma szans. Jakieś fajne rzeczy podnajdowałem, trzygwiazdkowe widziałem. Dobrze by było. Tylko czy w takim razie, skoro to miejsce pozostało nienaruszone... No bo też trzeba pamiętać, że żeby tutaj wejść, potrzebowałem 4 hypercorów, żeby stworzyć Master Core. Czy tam Alpha Corów. No i teraz pytanie, czy cokolwiek było w stanie tu wejść i stąd wyjść, jak to było wszystko zasilowane. Mianowicie, czy to, co tutaj się rodzi, jest w stanie wyjść na zewnątrz? To jest moje pytanie, nie? Dziewięć punktów, no, dawaj.
Ulepszmy miecz. To już jest Max, no proszę. Nie, moje kręgosłupy mi odpowiadają absolutnie. Pogadajcie sobie, dziewczyny. Raven probably set it up. No pewnie tak. I suspect it hasn't been used since she met the Elder and changed. Thank goodness it's working. Yes. I'm also getting the feeling that it's our last camp. Musiałaś to powiedzieć. Na wszelki wypadek. Żebym sobie na pewno wszystko uzupełnił, co tam trzeba. No to uzupełnione, słuchajcie. Nie wiem, do czego jest ten kosz, nie mam pojęcia. Recykling. Umiejętności dodane, te rzeczy zrobione. Dobra, usiądź jeszcze raz, żeby mi się zapisało, że byłem w sklepie, bo prawdopodobnie musiałbym wtedy drugi raz kupować rzeczy. Wstań i lecimy. Na spotkanie z przeznaczeniem, słuchajcie. Selfie. No, przesuper. Przeładne to jest wszystko. The end of my journey. Wilgax, siemano. Jestem teraz mega podekscytowany i w totalnym amoku. Odkąd zacząłem streama, to zrobiłem już prawdopodobnie ze 4 bossów i jestem właśnie na ostatniej misji, także możliwe, że będę mało odpowiadający. It was you. Adam. Why is Adam here? No jak to dlaczego, no? Jeszcze się nie domyśliliście, czemu jego motor stał nienaruszony przed wejściem? O matko, ale mi to daje Devil May Cry'em jakimś. Że dla mnie to 4, bo ja w 4 najwięcej grałem, ale... I know this is a disappointment. I'm sorry, Eve. Ale od początku, czy dopiero w trakcie? No, to się, tak się spodziewałem, że Eve to jest pierwszy twór, jeśli chodzi o projekt Eve. A Adam to pierwszy, jeśli chodzi o Nejciba. All under the guise of helping Zion. What are you really after? No pewnie chciał, żebyś się dowiedziała tego wszystkiego. I want forgiveness. I want us to heal. Please know that everything I have done sincerely. Enough of this nonsense. Wymordowanie połowy Zionu? The people of Zion. No właśnie. Trusted you. Tell me why they had to die. Eve. Żebyś mogła zrozumieć. Szpompatyczny świr. You have every right to be mad. I understand. Elder Nejciba, you. Eve, możesz się złościć. Jak coś rozumiem. Jestem w stanie ci wybaczyć tę złość. First. To się nazywa gaslighting. You and Raven. In the end, she had her own motives. And that way she was a lot like Oracle. As you've discovered, you were created by the surviving humans to look and act like them. And us, we're nothing but monsters. Serio? Do tego się sprowadza ta fabuła? Right from the start, we struggled to coexist. Of course we did. Because we Nejtibas were weak. We were not yet mature enough to fully accept your kind. This foolishness
resulted in tragedy. In the end, we gave up our humanity in order to survive. No tak, wtedy co genetycznie zmodyfikowaliście się, żeby stracić zmysły w zamian za siłę, możliwość przetrwania. Earth is too small for both our species to coexist. However, even if all the Natibas disappear, to prawda, jest tutaj cały ten etap był pełen takich jaj. After all, you were created entirely from scratch, with no human DNA at all. Co? To jak nie ma, to są w całości robotami? A nie wiedziałem, że w całości. Myślałem, że są częściowo biologiczną rasą. I've been researching for decades to find a way. A way for us all to become the inheritors of the human race. An Andro-Eidos with the most advanced unisonous hyperbody ever seen. And the ultimate Natiba that has not succumbed to its hostile instincts. Mm-hmm. These are the two necessary ingredients. Czyli Adam i Ewa. Sprytne. Yes. Wcale nie było przewidywalne. Się dowiedziałem, że mają na imię Adam i Ewa. We are what is needed. Eve. I offer you one last deal. Let us become whole. One being. Nie. Eve jest moja, ja ci jej nie oddam. Nie ma szans. If we fuse together, we can truly become the seeds of a new human race. That's insane. Ale skoro ona jest w całości robotyczna, to co, robot ma się przespać z Natiba? To trochę dziwne. Znaczy odwrotnie właściwie. A to mi daje Horizon Zero Dawn znowu. No. Even destroyed the colony, and thereby Earth. As you know, she will not stop. But this is not the path that humans should take. No to właśnie nie powinieneś się dogadywać z matką sferą, a nie z nami? To prawda. Especially considering everything you've done. You're right, Lily. However, my wish to save the new humans and surviving humans was sincere. As unbelievable as it may be. A nie mógłbyś po prostu stworzyć więcej takich Natiba jak ty i stwierdzić, że skoro już potrafimy myśleć i nie jesteśmy tylko do mordowania Andro-Eidos, to mówimy im, słuchajcie, możemy sobie koegzystować, bo teraz już umiemy myśleć? To wygląda jak bomba atomowa. Ach, ten z kosmosu, który zostawiłem. It would mean so much if you could do this for me. Eve, your mission is to eliminate me. Hmm. If you fuse with me, the Elder Natiba, as you know it, will cease to exist. Forever. Mm-hmm. Is there any better way to complete your mission? No, można cię jeszcze zabić, nie? To jest też opcja. Eve. Take my hand. I szczerze mówiąc, to trochę mi ciężko teraz ci zaufać po tym, jak się okazało, że wszystko było od samego początku planowane przez ciebie, ziomek. Tak jak powiedziałem, po pierwsze mu nie ufam. No bardzo, no. Ja nie wiem, może to on próbuje nas przekonać tylko po to, żeby ta fuzja stworzyła z niego jeszcze silniejszy byt, który po prostu wszystko wysiecze i będzie chciał stworzyć na nowo, zostanie drugą matką sferą. A nie mógłbym zabić jego, a potem spróbować wykończyć matkę sferę, żeby wszystko już się toczyło swoim torem, bez żadnych stwórców, bez żadnych niepotrzebnych bogów, którzy gdzieś tam ciążą nad nami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dla mnie osobiście ważniejsza jako dla gracza, nie jako dla części tej historii. Eve, chcę ci powiedzieć, że ja cię nie oddam. Ja cię nie oddam.
Ja w ogóle to chcesz z nim iść? No i tak właśnie myślałem. Sorry. No właśnie nie wiem, jakie jest dobre zakończenie, ale zastanawiam się, mając trochę czasu, czy nie zrobię sobie jeszcze szybko nowej gry plus, bo jest opcja i podobno ta nowa gra plus jest warta zagrania, ale muszę sprawdzić właściwie dlaczego. No, to ją też można zabić. To no matter how heavy your burden is to save the surviving humans. I don't want to be controlled by those things anymore. I want to make my own decisions. No właśnie. As nobody else but myself. W sumie ona jedna jest tą istotą, która podejmuje teraz decyzje za siebie i nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na wszystkie żywe organizmy. Więc najlepszą metodą, jeśli chodzi o naturalny rozwój istnień, byłoby usunięcie i starszego Nightiba i matki sfery. I understand. No ale oczywiście przez to będę miał dodatkowego bossa pewnie. Eva, I wish you well. Adam, Eve isn't alone this time. Lily, please stay out of this. What? On sobie machnął ręką? You wish. Myślałem, że będzie taki jak Jedi. Nie mieszaj się w to. Nie będę się w to mieszać. No to ci się przydał ten mech. Tak jest. Przynajmniej tak mi się wydaje. Walka z ostatecznym bossem. Adam. Eve? Misje? O. Decydująca o losach gatunków. Nowy strój? O. Planujesz mnie atakować, czy będziesz jak Malenia? Dawaj. Nie, nie, to są paski, słuchaj, obrony. Ja muszę mu to zbić, żeby zadawać mu więcej obrażeń. I on nic nie robi. Planujesz być taki defensywny? Ale ja nie lubię przeciwników, którzy się nie bronią. Tak, on ucieka i się broni tylko. No, on się tylko broni. Co to było? Nie będę używał specjalnych zdolności, bo coś czuję, że mi się jeszcze przydadzą. The truth doesn't need to be kind, only true. Wow. Wow, wow, wow. Obraził się na mnie już. Zaczął się bronić. Chyba jednak nie chce umierać. No. We're like mirrors to each other. Możesz skończyć z tym swoim cryptic bullshitem? Dobra, giń. Giń. Odpal się. Wierzę w ciebie, odpal się. No właśnie, załatwy. Ty, błagam, Lily, nie mieszaj się, bo zginiesz.
Ta Lily, co jest? Go away, go away! Dobra, dziecko, idź stąd. Nie przeszkadzaj dorosłym. Mama i tata się bawią, dobrze? Nie przeszkadzaj teraz. Lily, I am sorry. Nie. Lily! Jak ją zdezintegrował? O nie. Zdezintegrował tylko bota. Lily ma stary strój, ja ją przebrałem przecież. Dobra, mniejsza. W tej jednej scenie akurat nie zmienili jej stroju, który jej dałem. Eve, you truly are a wonder. A dziękuję, to ja zrobiłem. Ja tą fryzurę wybrałem i tą suknię też wybrałem. Shed my humanity and become a monster. Nie. No tak, to nie mogło być ostatnie starcie. To by wywołało taką burzę w internecie, że nie masz szans, żeby tak wyglądał ostatni boss. O wow. Tak bardzo Nier Automata. Jest taki biały świat. Złożony z klocków. No kto grał, ten wie. A to jest totalnie boss z Devil May Cry jakiegoś. 100%, nie? Prove me wrong. So now it really begins. To on ma 3 bronie. Ale ma długie combo. Podoba mi się, że zaczyna jedno i drugie tak samo, ale inaczej kończy. To jeszcze wybucha. God damn it. Taki. Przerwij mu. Dobrze. O nie. Pomoc. Chodź. Dobra. Odwrócę. No, w sumie The Evil Within 2. O matko, The Evil Within 2 i ten taki gościu, co zrobił scenę teatralną i zatrzymał w czasie wybuch ludzkich głów Mistrzostwo Świata. Wow. Matko. No, nie był żółty ten atak, halo. Wow. Niebieskie i fioletowe w trakcie komba berserkowego? Co ty mówisz? Czemu nikt wcześniej tak nie robił?
I żółte też, no tak. Jeszcze tego brakowało. Jesus. Dobra, jeszcze pompę mam. Ale to jest doskonała walka z bossem. Co się dzieje? No przecież... Elden Beast? Come on! Come on! Nie wiem, czy którykolwiek z Elden Ringa boss był tak dopracowany jak ten gość. Ała. To nie jest Devil May Cry, także to nie, muzyka dubstepowa nie, dziękuję. Ginę. A, wiedziałem, że ginę. Szlak by to trafił. Ale ja już na pewnym etapie nie mam kompletnie momentów, że mogę go śmiało atakować. Po prostu te momenty przestają występować. Jeszcze w pierwszej fazie nie ma takich problemów. Ale już dalej. Aj, zachciało mi się używać trójkąta. Zachciało mi się używać trójkąta, no. Nie powinienem używać ciężkich ataków na bossów. Jeśli nie wiem na 100%, że on nie spowoduje, że zostanę zaraz obrażenia, bo po zwykłych atakach mogę normalnie wyprowadzać bloki, ale po ciężkich już nie. Oczywiście, że użyłem trójkąta. Bo przecież znam już na pamięć tego bossa, nie? Jak szybko... Nie dość, że mega szybko zaczął, to pierwsze trzy ataki w ogóle, jeśli dostaniesz pierwszym, to dostaniesz też drugim i trzecim. Nieprawdopodobne. Zazwyczaj te berserk ataki zaczynają się po dokładnie tym samym czasie, ten się zaczyna dużo szybciej. W sensie od momentu, jak się zaświeci na czerwono, do momentu startu combo, zawsze jest ten sam czas. I to było dla każdego przeciwnika, dokładnie ten sam czas. A w tym wypadku jest dużo krótszy. O, oh, fuck. Nie zdążyłem użyć potki. Już byłem w trakcie używania, ale nie zdążyłem jej użyć. Wow. Takie tanie triki będziesz teraz robił. Nie ma żółtych ataku. No. Wow. Pierwsze trzy ataki jednym dostaniesz, to dostajesz pozostałymi. A potem wcale nie jest łatwiej. Dobra, włączmy taki, żebym się zdążył uspokoić. Się przejmować. To
teraz nie mogę dać mu się z one hit killować. Nie! Żadnych ataków. Dobra. Wow! Cofnij się, Eve! Jezus! Nic nie mogłem zrobić. Ale jest vibe tej epickości z Elden Ringa. Dobra, lepiej, że to chociaż trochę zablokowałem. No i zginę. Dziabni z butli. Nie! Koniec żółtych ataków. Przecież je po prostu przerywać. Wiedziałem. A to był przecież podstawowy jego kombo, którego wykonywał już na samym początku i wykonuje go na początku za każdym razem. Dobra, teraz się uspokoić, bo mam bardzo dużo leczenia, a nie mogę popełnić błędu. Się nie wyleczyć. Przerwa, żebyś sobie dziabnęła. Nice. Aniołki. Ajaj, myślałem, że mnie nie trafią. Gin! Mam taki. Za nadużo. Do uspokojenia się. Nie. Nie! Taki! Gin! Gin! Nie masz drugiej formy! Nie masz! Trzeciej! Ale drugiej. Tak, skrzydło taki. Daj. No. I ta przemiana z powrotem. Mega. Co jest? Myślałem, że jeszcze wstaje mocniejszy teraz. Adam, I'm sorry. Minie. Of humans is over. Your will, your actions, your decisions. Cała jedna właściwie. I just hope that everyone is guided in the right direction. No przykro mi, ale tak na dobrą sprawę to mieliśmy tutaj po prostu konflikt między tobą a Matką Sferą i po prostu jedyne co chciałeś zrobić to ściągnąć główną moc Matki Sfery do siebie. O, jakie złote kości, nice.
więc uważam, że to był błąd. Goodbye. I następnym celem Eve powinna być matka Sfera, tak żeby ją też spacyfikować, żeby już nie przynosiła problemów. No, tylko że boję się, że matka Sfera ma pełną kontrolę nad stworzeniami, jakim są Androidos. A co za tym idzie, może być tak, że po prostu ją przeprogramuje pod swoje i będzie... Amen. No, ale satysfakcja z takich bossów jest mega. Chociaż ten nie był jeszcze jakiś super trudny. To ewidentnie tutaj Elden Ring z gier, w które grałem. A może nie, Elden Ring nie, bo Elden Ring był taki bardzo moim zdaniem przypadkowy w niektórych momentach. Ale Sekiro? No drugiej takiej gry jak Sekiro nie miałem, żeby mi aż tyle satysfakcji dawało pokonanie czegokolwiek na dobrą sprawę. Tam każdy pojedynek jest satysfakcjonujący w moim odczuciu. Najlepsza gra w moim życiu pod tym kątem. Czy ty jesteś objawieniem matki Sfery? Reading the future is like mapping Kaja? The night sky. Czemu to wygląda, że Kaja? And sometimes nie. Nie. Kaja nie była matką Sferą. Nie zgadzam się. Yes. Seeing the future is just like that. I fully respect your decision, Eve, even if it is a bittersweet one. I will be waiting for you, and I will be watching. Matka Sfera. No, ale... Is it done? Is it... Dobra, myślę, że niepotrzebnie wiąże ją z Kają jednak. Yes, it is, Eve. And Lily, it is time to go home. Nie. To jest takie porąbane zakończenie, tak nie do końca ten. Mówiące wszystko jak w Nier Replicant. Jaki statek w ogóle. Te wzory bardzo podobne swoją drogą i cały ten... design tego statku do tego, jak wyglądał Adam, paradoksalnie. Nie, ja zrobiłem prawie wszystkie misje poboczne, prawie. First, let's pay Mother Sphere a visit. I zabijmy ją. We have a few questions for her, remember? No też jestem bardzo ciekaw, więc jeśli będzie się dało jakby wczytać tę grę od punktu kontrolnego i podjąć inną decyzję, to mogę spróbować tak zrobić. No, jeśli się nie uda, no to prawdopodobnie po prostu zobaczymy to sobie zaraz na jakimś YouTubie, tak jak to zrobiłem z Vanisherami, że zobaczyłem pozostałe zakończenia. Lily jaką ma minę. Eve ma swoją minę, jak zwykle, taką samą. Ale Lily wydaje się strasznie przejęta. Ona bardzo została dotknięta tymi wszystkimi informacjami. O tym, czym tak naprawdę to wszystko było. Nikt tego nie widział z Ziemi? Niebo nie było widoczne, a jak my byliśmy na orbicie, też nic nie widział nikt? To super konstrukcja, pierścień... Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Co? Dajcie mi jakieś informacje! Ja chcę wiedzieć więcej! Nie, za mało! Za mało! Ja chcę wiedzieć więcej, w sensie no dowiedziałem się dużo o początkach ludzkości, o początkach potem Matki Sfery, potem początkach Androidos,
końcu ludzkości, a następnie powstaniu Nightiba, dowiedziałem się bardzo dużo. I generalnie podjąłem bardzo świadomą decyzję, jeśli chodzi o to, co zrobić z Adamem. Na podstawie już ogromnej ilości informacji, którą miałem. Ale po prostu jestem teraz tak ciekaw, jak dalej by się to wszystko potoczyło. To znaczy, to zakończenie nie było takie definitywne. Po prostu dostałem informację, że będzie coś dalej. I że to zakończenie będzie słodko-gorzkie. Ale... wow. No to może wierzę, tak, może to jest jakaś zapowiedź tego, że będzie Stellar Blade 2. Ja bym się nie zdziwił, bo gra robi ogromną furorę. Ja bym się nie zdziwił też dlatego, że... no ja, moje serce teraz po tym ostatnim boss rushu, bo tak naprawdę zrobiliśmy jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, pięć bossów w przeciągu tych ostatnich 3 godzin. 4 godzin, bo zacząłem o 18. Tak jak w 4 godziny poszło 5 bossów, bardzo dużo ciągłych, mocnych walk. Ja byłem już taki napompowany i chciałem więcej i więcej dokończyć już tą grę. Tyle emocji we mnie buzowało, że pożegnanie z tymi postaciami w Zionie to było mistrzostwo świata i bardzo... I nawet tak bardzo nie chciałem opuścić tego miasta, że walnąłem każdemu z nich, jak ktoś oglądał, mowy pożegnalne. W sensie ja osobiście zacząłem mówić do tych postaci. Ostatnia misja i... dowiedzenie się tego, w sumie Adama to podejrzewałem od samego początku, to nie było problemu, ale dowiedzenie się o tym, kim jest tak naprawdę Orkal, dowiedzenie się o tym, kim jest Raven i pokonanie tego Elfa Nightiba, który zabił Taki na samym początku. Te wszystkie informacje, cała ta zawiłość fabularna, to jest... mimo tego, że to jest świetna gra standalone, dawno nie miałem takiej ochoty już w tym momencie podnieść części drugiej. Gra była świetna, bardzo długo oczywiście spędziliśmy na misjach pobocznych, może ktoś to bardziej lubi, może ktoś mniej, ja to uwielbiam. I nie było momentu, żebym się w niej nudził, nie? Częściowo pewnie dzięki wam, dzięki temu, że mogłem sobie z wami gadać w trakcie, jeśli były jakieś misje poboczne, czy bardziej bieganie po mapie, to wy mi bardzo pomogliście, ale gra sama w sobie jest topem tego, co widziałem od bardzo, bardzo dawna, jeśli chodzi o fabułę i akcję, bo tym ta gra moim zdaniem stała. Nie był to jakiś taki typowy, wielki, otwarty świat do zwiedzania. Była po prostu przepełniona akcją, zamknięto-lokacjowa przestrzeń, która zapewniła, myślę, z około 35 godzin, dla mnie przynajmniej, rozrywki. Bawiłem się świetnie, mówiąc to jeszcze raz. No i co? No, dzięki bardzo, że byliście razem ze mną w tej przygodzie. I widzimy się przy okazji następnej. Myślę, że chwilowy powrót do starych gier, które też bardzo lubię i przede wszystkim bardzo lubię je potem przerzucać na YouTube'a, żeby te wspomnienia zawsze ze mną zostawały. Trzymajcie się. Do następnego.